rezerwacie Skamieniałe Miasto w minioną sobotę po raz kolejny zorganizowano Noc Nietoperzową. Akcja, wznawiana od 2007 roku, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Pod osłoną nocy zebrani z bliska mogli zobaczyć oraz poznać te tajemnicze ssaki. O projekcie realizowanym przez Koło Łowieckie Szarak i Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach opowiada Wojciech Sanek. Na akcję składa się, czy na projekt składa się wiele działań, z których głównym jest ochrona nietoperzy. W ciągu 2 lat tutaj Koło Łowieckie wywiesiło kilkadziesiąt budek specjalistycznych dla nietoperzy, budek chiropterologicznych. Też prowadzi czy wspomaga badania naukowe, które się teraz realizują i które są połączone z edukacją. I to właśnie dzisiaj w formie Nocy Nietoperzowej mamy. Odłowy monitoringowe, badania polegają na tym, że specjalistyczne siatki rozwiesza się przy jaskini, w miejscach, gdzie one przelatują. Badacze wyciągają te nietoperze, mierzą, oznaczają, no i w końcu wypuszczają, a dzisiaj jeszcze będzie okazja je zobaczyć wszystkim, którzy będą tego chcieli. Będzie można też posłuchać głosów nietoperzy przy użyciu detektora. A oto dwie podstawowe wiadomości na temat nietoperzy. Po pierwsze, są niezwykle pożyteczne. Wszystkie żywią się owadami, więc redukują wiele, wiele owadów, które nam uprzykrzają życie. Są, umówmy się, szkodnikami, chociaż to może niewłaściwe słowo, każde stworzenie jest w jakiś tam sposób potrzebne. To jest raz. Dwa, wszystkie są chronione, a aż połowie naszych gatunków grozi w jakiś sposób, czy w jakimś tam stopniu wyginięcie. Jak możemy temu zaradzić? To jest bardzo szeroki, trudny temat. Głównie skażenie środowiska chyba najbardziej negatywnie wpływa, ale myślę, że na początek wzrost sympatii pomoże. Wyjaśnijmy również pewne znane chyba wszystkim mity związane z nietoperzami. Żadnych dzikich stworzeń, żadnych dzikich zwierząt nie dotykamy gołymi rękami. Czy to jest nietoperz, czy lis, wiewiórka. Nie powinno się tego robić, ponieważ mogą przenosić różne choroby. Podkreślam, nie tylko nietoperze, ale i my sami możemy im bardzo zaszkodzić. Nasz sam zapach jest szkodliwy i nasze choroby dla zwierząt również, więc to na początek. A po drugie, jak chodzi o wplątywanie się we włosy, no jest więcej mitów i legend na temat nietoperzy i między innymi ten, które są oczywiście nieprawdziwe. Od 25 lat Brytyjskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, najstarsze na świecie, poszukuje człowieka, którym się wplątał we włosy, no i robi to bezskutecznie. Nie było takiego przypadku. Jest to niemożliwe. Echolokacja jest tak dokładna, że nietoperzy widzą każdy włosek na naszej głowie. One owszem korzystają z nas jakby z karmników, w tym sensie, że nad nami wieczorem krąży mnóstwo komarów i one je łowią jak najbardziej. Jak dotąd prowadzone badania umożliwiło odkrycie 11 gatunków tych chronionych ssaków, a to z pewnością nie koniec. Badania przede wszystkim skierowane są na skład gatunkowy. Jakie nietoperze u nas występują, ich kondycje, ich frekwencje, ich ilość również, chociaż jakby obszar, który one obejmują, nie dają bardzo szerokiego wyobrażenia, chociaż jakieś wnioski już można wyciągnąć. I co z nich wynika? Przez te lata, które były tutaj prowadzone te badania, w Skamieniałym Mieście, w samym rezerwacie złowiono 11 gatunków. Szerzej myślę, że jest ich więcej, bo nie wszystkie możemy złowić, te, które polują w górnych piętrach lasu czy nad lasem. No i generalnie badamy w jednym miejscu. Na pewno dużo tych gatunków więcej mamy. Podsumowując, Pogórze Ciężkowickie to jedne z ciekawszych miejsc w Polsce. Łowią się tutaj gatunki najrzadsze, te z Czerwonej Księgi Zwierząt również. Jak się okazuje, nietoperze są bardzo pożyteczne i niegroźne. Może uda zmienić się ich dotychczasową rolę w filmach grozy na edukacyjne filmy przyrodnicze. Anna Ptak, Tarnowska TV.